spoisty karton ze sklepu dla artystów plastyków, a nie karton od butów. Narysujemy tak, jakąś ścianę budynku, taką tam byle jaką wymyśloną i wytniemy w niej ze dwa otwory. Jeden większy, drugi mniejszy. Rysuję po to, żeby było widać, że nóż ma się słuchać obsługi, a nie obsługa noża. Teraz tak, no narysowałem coś, a to widać do kamery, można pokazać. Taką jakąś ścianę z dwoma otworami. Teraz wyjmiemy nóż, wyjmiemy ładnie, żeby było ładnie z nowego pudełka. Będzie ładnie. Taki większy. I uwaga, od czego zaczynamy? Nie od wycięcia ściany, tylko od wycięcia otworów. Od wycięcia otworów. Ciąć należy przy linijce najlepiej metalowej, bo plastikową to można zajechać. To też gdzieś tam kiedyś pokazywałem. Proszę bardzo, tniemy to w ten sposób, że najpierw rozpoczynamy od cięcia otworów. Ale jak? Ano, wbijamy w rogu i przeciągamy. Wbijamy w rogu i przeciągamy. Wbijamy w rogu i przeciągamy. Dalej. Wbijamy w rogu i przeciągamy. Ciach. To jest jak słodowy, za szybko to robię, ale po to, żeby pokazać. W tą stronę. Skoro mamy w tą, to teraz od drugiego rogu robimy w drugi kierunek, bo nigdy nam się nie uda do rogu dojechać. I znowu od rogu i odskakujemy. Od rogu i odskakujemy. I tu. Od narożnika i odskakujemy. I tu. To również od narożnika i odskakujemy. I teraz w drugiej płaszczyźnie. I znowu. Od rogu i ciach. Od rogu i ciach. Od rogu i ciach. I tak w kółko. Tak. I znowu. O 180 stopni i od przeciwnych rogów. Ciach. 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 Tak. Okna powinny wypaść same. Teraz już jest na tyle głęboko narżnięte, że właściwie możemy je objeżdżać od każdego rogu, nawet bez linijki. Bo przecież wszystko już jest wyrobione. O! Pierwszy otwór już wypadł. Teraz drugi. Ten nam jeszcze nie chce wyjść. Musimy go obrócić. Już wyszedł. Patrzymy, czy gdzieś w rogach nam nie została. No nie. Otwory jak malowane. Teraz wystarczy już tylko przyciąć. Jedną krawędź. Drugą krawędź. Trzecią. Oj, jaki biedny, zmęczony słońce. Przeszło jeszcze nie. No ale już na tyle głęboko, że znowu można to nawet z wolnej ręki. Nóż dość płasko ciągnę, żeby łatwo szedł po bruździe. Nie tak, nie w pionie, tylko płasko. Ciach. Drugą stronę. Gdybyśmy mieli cztery ściany, to byśmy je skleili i mielibyśmy chałupę.